Hej, 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 siemano, siemaneczko, z tej strony Macior. Kłaniam swą mordę po samą torbę i witam, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale z gry Russian Fishing 4, gdzie czekają nas nowe przygody Borysa Jebaczynki, który wziął 3 gruntówki do ręki, łoniaki z jajec szarpie i liczy na dzikie karpie ludziska. Jesteśmy na Surę, na wysepce. Przyznam się wam szczerze, że nagrywałem to już jakiś czas, ale patrzę, kurwa, nie włączyłem OBS-a. I tyle, ludziska. Tak więc nowe wejście, nowy wstęp i tyle. Jestem na Surę, wysepka, mapka. Ludziska przyjechałem tu na dzikie karpie i od początku materiału udało mi się złowić sazana, raka, 3 miętusy, świnkę i 2 czeczugi. Ludziska to był pierwszy rybek, które złowiłem, ale przed chwilą się zorientowałem, że OBS jest niewłączony. Jest to kara za to, że nie nagrywam. Tak, kurwa, Macior, nie nagrywasz, dlatego już nie umiesz. Dobra, ludziska, ale patrzcie, co się tu odpierdala. Bierzmy sobie tutaj, bierzmy sobie tu od razu, tu ściągajmy do brzegu. Co to jest za ryba, ludziska? Co to jest za ryba? No liczę tu na sazany, wiecie, liczę tu na sazany, przede wszystkim z tą myślą, ale biorą mi tu miętusy, no biorą mi tu miętusy, no. Cieszmy się, że jest ryba. Przed chwilą strzępiłem mordę pół godziny o tym, co się pozmieniało, co nie. Teraz będę musiał to powtórzyć. Oczywiście zrobię to pewnie w wielkim skrócie. Ale czekajcie, coś my tu jeszcze mamy. O, widzieliście ten kowrotek? Patrzcie, co za kurwa kowrotek. Everestik Trident. Rodziska, kowrotek zdobyczny. Dostałem od kolegi. I tyle. I tą wędkę, którą widzicie, tak samo dostałem od kolegi. Tamtą następną też dostałem od kolegi. Ale trochę sprzętu kupiłem sobie sam, za swoje, jak się to mówi. Trochę poziomu wbiłem, bo miałem niedawno etap w tej grze, że kurwa grałem dość srogo, ludzie, zobaczcie, co się tu dzieje. No kurde, fajnie. Ale widzę, że to jeszcze nie są te ryby, na które czekam. Widzę, miętuski tutaj w nocy przejęły kontrolę. Tutaj chyba mamy znowu czeczugę, co? Czeczuga, dokładnie. Z czeczugi się cieszę, bo jest za nią fajny exp i jest za nią, ludziska, fajna moneta. A o to tutaj chodzi przecież. Ta gra to jest wieczny, kurwa, farm kasy. I wiedzą o tym wszystkie kotasy, ludziska. Tutaj mamy jeszcze jakąś rybencję. O, tutaj coś niedużego, ale coś... No coś fajnego już, myślę, coś fajnego. Jak to będzie dziki karp, czyli sazanek, no to nie będzie duży. A chyba to jest właśnie sazan, co? Nie, miętus, ale bardzo ładny miętus. 4 kilo, no to bardzo ładny miętus. Rzucajmy sobie dalej. Rzucam tutaj na 25 metrów klips mam ustawiony, na 23 metry. Ja mam 20 do 25 metrów, dowiedziałem się, że tutaj są te dzikie karpie. Widziałem, jak tu łowią sazany trofiejne, tak? Ale ja na razie złowiłem tylko tego jednego ludziska. To jest... Wszystkie te ryby złowiłem tu i to przed chwilką, dokładnie przed chwilą. Zobaczcie się, jakie tutaj jaja się robią. Sami widzieliście przed chwilą, branie zabrałem. O, i znowu jest jakieś branko, ale to już całkiem mała rybka chyba. Być może świnka, być może rak. Raki biorą na Night Clevera, czyli na rosuwę. I chyba mamy raka, wiecie? Chyba mamy raka. Rak rzeczny. Samiec znowu. Znowu samiec. No poznaję po ogonie, wiadomo, nie? Po ogonie poznajesz, człowieku. I tyle. Brania jakieś są. Brania są, nie ma co narzekać. I właśnie o tym mówiłem, że zmieniło się w tej grze. Troszkę się zmieniło, znaczy troszkę dużo na lepsze. Znowu są te brania. Ta gra zrobiła się taka, jak zacząłem w nią grać, jak ja zacząłem nagrywać materiały z tej gry, że no przychodziłem i była jakaś ryba. Potem dla mnie, oczywiście ty mogłeś mieć cały czas brania. Obstawiam, że nawet tak kurwa było, że jesteście profesjonalistami, co zawsze mają brania. Potem dla mnie się zrobiło w tej grze tak, że gówno miałem połowić, nie szło nigdzie nic łowić, jebłem tym. No i teraz znowu mnie cieszy ta gierka trochę, ale znowu się nią nagrałem. I nawet nie mam czasu, żeby grać taka prawda w żadną inną grę tak samo. I tyle. Ale mówię, dzisiaj jest niedziela. Patrzcie się, coś tu się dzieje znowu. Jest niedziela, coś nagram. Mam troszkę czasu, to nagram. Łyk kawy już zimnej niestety, kurczę, bo zanim opanowałem sprzęt, kamerka, kurwa. Okazało się, że jest tak wyjebana z baterii, że po podłączeniu do prądu nawet nie szło jej załączyć. Już się bałem, że jest zepsuta, ale nie. Cały czas mi miga tam ta lampka, że baterii nie ma. Coś tu się dzieje z tą żyłką, nie wiem, jakieś bugi małe, ale to tak jest, było i kurwa bugi zawsze będą. Tak. Tu na tej po lewej wędce z tą zieloną żyłką też coś jest nie tak.
Coś jakby tutaj molestowało to, co? Dobra, czekamy na jebnięcie, nie? Ale nie podoba mi się ten ruch. Wiecie co? Muszę. Ja muszę. I widzicie? I kurde, dobrze, że to sprawdziłem, bo coś tu jest jednak. Coś tu siedzi, ale gdzie to tak daleko odpłynęło? Halo, co to za gówno? Miętus, kurwa, no miętus. No ale chodź, kolego, jasne, że cię zabieramy. Tam już coś bierze na tamtą prawą wędkę. Kurwa, zajebiście, ludzie. No kurde, odcinek będzie jak ta lala, co? Dawaj mnie to. O, i coś tu, kurde, mamy większego. No, może burbot, ale nie. Obstawiam, że to jest sadzanek. Ludzie, kupiłem sobie kowrotki tutaj, które widzicie teraz w akcji. To jest kowrotek Beluga Natora, dzięki któremu każda ryba wyląduje do wora. Mam jeszcze taki kowrotek jak Beluga Tagara, dzięki któremu każda ryba trafi do gara. A tu mamy chyba dzikiego karpia, co? Nie, suma, o kurwa, ja nie lubię sumów. O ty gnoju, dobrze, że był taki mały, ludzie. No jakby jebnął taki 20 parę kilo, to już by nie było tak kolorowo, wiecie? Już by tak kolorowo nie było. Pokażę wam trochę tego mojego sprzętu może, na co łowimy. Łowimy na to Fortuna Carp 360XH, ludziska. Tak to wygląda ten zestaw. Teraz tu jest taka zanęta, którą sam sobie tu mieszam na dzikiego karpia. Proszę sobie zobaczyć, z czego się składa. Haczyk, trójeczka, tam mam chyba 1.0 czy 2.0 i jedynkę. Takie pomieszane, różne haki, od trójki do 2.0 używam na karpie i tyle. No i na Night Clevera, czyli na robaka Trident Everest, który dostałem od Ziomala, za co bardzo dziękuję, jak to oglądasz. Następny zestaw to jest Beluga Natora. Oczywiście żyłki dobrane pod kowrotki, tyle. To są takie typowe zestawy na karpia. Metoda chyba jest koszyk w pętli, dokładnie. No i co? I tak samo, widzicie, haczyk 2.0 i tyle, zanęta ta sama. I trzecia wędka to jest zwykła Fortuna, tamte dwie wędki też dostałem od Ziomala, za co dziękuję. Też koszyk w pętli. No i haczyk tu mam jedynkę akurat, bo tak się bawię, no, tak się bawię haczykami. Tak samo Beluga Natora, ale tu mam, widzicie, tą Tagarę, którą sobie kupiłem, teraz zbieram hajs znowu na Tagarę, mam 7000, no, ale mam do naprawy już na pewno tamten kowrotek, który dostałem, tego Everesta, a naprawa tego kowrotka przeszło 2000, ludzie, kosztuje. Alfy są ponaprawiane, to jest ponaprawiane ludziska. Mam jeszcze takie kowrotki jak Sputniki i pokupiłem takie tanie kowrotki, naprawdę tanie kowrotki, bo ja łowię na tanie kowrotki inne ryby, każdą inną rybę. Ej, na przykład lina, leszcze, kurwa, nie będę łowił na alfę, bo chyba by mnie pojebało. Ty, czeczuga, co? Czeczuga do mnie dupą mruga, chodź tu. Dzień dobry, pani czeczugo. Za panią będzie niezła moneta. Kurwa, ale chciałem sazany łowić, no. A ja mogę tylko chcieć. Dobra, tutaj sobie to spływa, no i teraz widzę, nagrywamy, już 8 minut przeszło. I tyle. Ludziska, czekamy na tego sazanka. I co, pochwalę wam się tutaj jeszcze może w statystykach moich, co mi się udało złowić tą białą rybicę. Ludziska złowiłem też dzięki informacjom, gdzie ona jest, na co ją łowić, jaki klips i tak dalej, no i kurwa, powiem wam, że zajęło mi złowienie tej ryby kilka dni, takich naprawdę dni w grze, że musiałem iść sobie łowić żywca. Musiałem najpierw zrobić skill, wbić na żywca, co było bardzo trudne dla mnie, bo ja gram bez premki, ludzie. Raz miałem premkę w tej grze, 31 poziom wjebałem bez premki. No i co? No i kurwa złowiłem, no wbiłem ten skill na robienie żywca, na łowienie na żywca. Poszedłem na tą achtubę, jak nałowiłem sobie tych żywców. I tyle. No i tu mamy znowu fajne branie, widzę. Mała ryba, ale jest. No i kurde, parę dni przysiedziałem i złowiłem wreszcie tą białą rybicę. Tak więc kurde, w tej grze nie warto być gnojem, dokuczać innym. Bo ci kurwa nie zdradzą swoich tajemnic, gdzie się łowić tej ryby. Oczywiście możesz sam biegać kurwa po miejscówkach i je szukać, nie? Ale po co, jak możesz zostać cynk, gdzie łowić rybę, nie? Tak jest lepiej, wiecie? A ja tutaj mam kontakt z takimi hardkorowymi graczami, którzy naprawdę tutaj, no kurwa, są dobrzy i
i dużo wiedzą. Ludziska. I tyle, no. Bo jak ja bym miał tutaj sam chodzić, szukać miejscówek i tak dalej, czasem tak robię, idę sobie, biorę sen, patrzę, o, fajne miejsce, idę sobie i rzucam. Ale przeważnie to tam się wchodzi na Discorda, ej, siema, ziom, gdzie tam coś idzie połowić fajnego, co chcesz łowić, to jest tam, to jest tam. Tutaj na przykład Rumcajs, który jest na czacie, ja sobie siedzę na tym czacie, który kiedyś stworzyliśmy. Parę osób tu jest. Rumcajs tutaj też podpowie, ja jak coś wiem, to mu podpowiem. I tak, tak sobie łowimy, no. Ja zajebiście, nie? Wątkarze. Dobra, ale teraz bym chciał, kurwa, dzikiego karpiszona, no. I co? Powiem wam, że oni te dzikie karpie łowili w słońce, a my mamy deszcz, no i to. I to mnie martwi, wiecie? Ale patrzcie się, ile ryb jest łowionych. No siedzę tu może z pół godziny takiego czasu mojego. Pół godziny i trochę ryb mamy, nie? To jest z jednej nocki, mogę powiedzieć, z jednej nocki. No pół godziny gry. Bo dzień w tej grze ma godzinę równo, czyli pół godziny gry. Parę ryb mamy, a te czeczugi to chyba najlepsze, co może być. Czeczuga 3 kg 70. Ja nie wiem, czy to nie jest mój rekord czeczugi. A sprawdźmy, co? Staty. Ludziska, gdzie jest ta maciora czeczuga? O, widzicie? Dokładnie, to jest mój rekord dzisiejszy na rozsuwę. Tu mam połowione, ludzie, jesiotry z Achtuby. Wszystko to, te jesiotry łowiłem, jak chciałem tą białorybicę złowić trofejną. Łowiłem te białorybice, ale ja tam, kurwa, siedziałem tak długo, złowię trofejną. Nałowiłem się ze 100 żywców albo i więcej, no i żebym ją tam trzaskał. Fajny hajs za nią i doświadczenie, 225 tysięcy za jedną rybę. W jedną dobę, powtarzam, czyli 24 godziny grania. Oczywiście nie grałem pełne 24 godziny, ale usiadłem raz na dłużej, potem drugi raz. Zrobiłem przeszło 1 200 000 expa bez premki. Można. No i te jesiotry, wszystko to takie, wiecie, przypadkowe, można powiedzieć. Kurwa, jeszcze na tego gnoja to na golda wyciągałem. Na golda. Było zabawy. Ale wszystko jest do wyciągnięcia w tej grze. Jak tylko masz czas i chęć. Bo na przykład tak jak mi tu brał taki duży sum na te natory nawet. Są to dobre kowrotki, ale nie są to jakieś cuda. Nie żądaj od tych kowrotków nie wiadomo czego. Wiesz, zmienisz alfę na natorę i zaraz będzie wow, kurwa, hopie, wyciągniesz każdego knura z tej wody. Bo jak mi jebał taki dość konkretny sum tu na surę, no to kurde, wylogowywałem się z gry, człowieku, bo ja nie będę, kurwa, 2 godziny ryby wyciągał, po czym za chwilę pójdę ten kowrotek naprawić, tak, a tysiaka trzeba wysać, żeby go naprawić. To wolałem się wylogować i łowić inne ryby, niż z jakimś sumem się bawić. Coś mi tu brzdęczy i nie wiem teraz co. Ale chyba to, wiecie? Chyba tu coś było. Tylko poczekam jeszcze chwilę, jak się z tego nie zrobi jakieś większe branie. To podniesiemy wędkę, bo może jakiś rak tam siedzi albo coś. Trąbią mi tu, kurwa, pociągi. Ale ludzie, otwarty balkon, bo idzie zdechnąć. Sami dobrze wiecie, jaka jest pogoda. Ty, mordo, podnoszę to, wiesz? A kurwa nic, a pudło jednak, a pudło. Ale trzeba sprawdzać, wiecie? Trzeba sprawdzać, jak cię męczy, bo... Bo coś ci się uwiesi na haczyku, a ty będziesz jak ciul czekał, kurwa, na branie, a tak naprawdę granie puści dalej tego brania, bo tam ci coś, kurwa, męczy haczyk, człowieku, ty nawet nie wiesz, że tam coś jest. O kurwa, jakieś spięcie tu miałem, ty. Coś mi tu, kurwa, nie łączy, wiecie? Ty. Coś mi tu zaczęło, kurwa, prądem trzaskać na boku. Ty, znowu to dzwoni, co? Ty, coś tu jest teraz na bank. Dawaj mnie to. Dobra, coś tu mamy. Ale jakie gówno. Obstawiam, że rak albo świnka. Kurwa, jazgarz, nie zgadłem. Samica. Samica jazgarza. No cóż. No cóż. Rzucamy sobie na te drzewko, wiecie? Na te drzewko. Hopla, 23. Wróć. Nie ma zanęty. 23 metry klips. No i gówno, ludzie. No i gówno, nie ma sazanów.
Nie ma sazanów, dawaj mnie tą zanętę na dzika. Hopla. Cyk. No i co, ludziska, no co mogę powiedzieć o tej grze jeszcze tak po tym czasie, takiej długiej przerwy? No, że jest dobrze, no, jest dobrze, jak współpracujesz z ludźmi, którzy wiedzą, gdzie jest ryba, to jest dobrze, jest git, ale kurwa, no, wieczny farming, wieczna farma, no nic tutaj, ciężko, ciężko człowieku wędkę kupić, to jest na przykład te fortuny, o te, te dwie, kurwa, wyglądają kozacko, co? Patrzcie się, jak one do wody patrzą. Ty kurwa, jakieś spięcie tu mam. Nie, tu zaraz nie jebnął prąd. Te dwie wędki kosztują ludzie 1500 chyba jedna kosztuje, ale się nie mylę. No ta zwykła fortunka to wiadomo 400 tam z groszami. Na 1500 to trzeba jebać tych ryb trochę, wiecie? Trzeba trochę posiedzieć i łowić. Ta gara kosztowała chyba 14 albo 15 tysięcy. Nie to. O, ta tagarka. Fajny kowrotek wam powiem. Też oczywiście ja bym kupił inny tak naprawdę. Coś mi tu kurwa z prądem się dzieje, ludzie. Coś mi się tu nie podoba. On zaraz kurwa chaty z dymem nie puścił. O. Dobra, dobra, nie wiem, coś się dzieje, nie tak? No i też, wiecie, te kowrotki kupowałem. Pytałem się, co mam wziąć w ogóle za kowrotek, bo ja bym wziął innym. Ja tam, kurwa, wzrokowcem jestem. Ma być ładnie. Ma być ładnie, no, a tu ma być w tej grze praktycznie, a nie ładnie. No i jak ma być 4, to ten Everest wygląda fajnie, te natory też nawet wyglądają fajnie, a tam ta gara wygląda słabo, kurwa. Ale są tu takie kowrotki, na przykład węga. Kurwa, jak dobra jest twa pęga, kup sobie kowrotek węga. Chyba 23 tysiące kosztuje jeden. Wygląda ładnie, bo jest cały złoty, ale ciekawe ile kosztuje naprawa takiego gówna. Obstawiam, że w pizdu. Tylko ludzie na takich wysokich poziomach, co oni już praktycznie hajsu nie zbierają, bo kurwa mają wszystko. To oni się nie liczą, on sobie kupuje już, wiecie. I tak gra w tą grę dziennie, napierdala cały dzień, to ten hajs mu leci sam z siebie, a ma już to w dupie, kupuje, bo mu się to podoba i tyle, co? Potem tylko musi naprawiać ten sprzęt, ale jak grasz cały dzień, to naciupiesz tej kasy i oni wiedzą, gdzie jaka ryba siedzi, kurwa, po zawodach, ten, a człowieku. No mają hajs, ale też im ten hajs nie leci z nieba, muszą siedzieć, poświęcać czas, łowić, nadupsać rybę. Dobra, ludzie, weźmy się, napijmy herbaty. Zjedzmy melona. Były fajne brania i ustały, nie? A było zajebiście. Może jeszcze coś tu jebnie. Ty, ja bym, wiecie co zrobił? Zmienił na przykład to. Tak, pobawmy się trochę. Damy tutaj. No właśnie, szybkość zwijania. Damy sobie tutaj tuńczyka, co? Bo te dzikie karpie też na tunaka idą. Ale mi swędzi nocha. I zobaczymy, no a jak nie, to może coś innego jebnie na tuńczyka, co? Trzeba szukać, trzeba szukać, trzeba kombinować. I tyle. Ten deszcz, obstawiam, że ten deszcz mi to tu popsuł wszystkie moje plany, zjebał deszcz. No ale ryb trochę jest, trochę jest. Trochę jest rybek. Oczywiście jakbyśmy mieli nóż i skill, moglibyśmy sobie zrobić przynętę z raka. Nie wiem, czy to mówiłem. Ja jeszcze nie mam nawet takiego skilla ludziska. Sobie tylko mogę robić żywca. Już zrobiłem parę żywców. Pokaż mnie to. Parę żywców mam zrobionych. Są moje blachy wszystkie. O, widzicie? Świeżutkie kiełbie. O, to tu muszę powyrzucać. I tu też nie wiedziałem, że jest coś takiego.
Hopla. I tu sobie zaznaczasz teraz. Cyk, 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 cyk. Cyk. No i kurwa kosz. Tak. Wyczyściłeś sobie ekwipunek. Tu jest taki ten ekranik. I tu sobie możesz wszystko czyścić, co ci się nie podoba. Kupiłem sobie taką rakietę zanętową, ale do tego musi być wędka, ludzie. Specjalna, albo tymi karpiówkami, tymi fortunami lepszymi możesz też to robić. Ale jak masz specjalną wędkę do nęcenia, to możesz mieć jakby cztery wędki we wodzie. No i tu już zanęty, to bla, 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 dobra. Ludziska, ustały brania. Co mi się nie podoba, albo gdzieś tu jakiś knur, kurwa, siedzi na kiju. O właśnie, o tym mowa, kurwa, o tym mowa. I mógłbym tu szczępić ryja pół dnia i gra nie puszcza tego brań dalej na tamte wędki. Ja jestem pewien, że tak to działa. Tu jakiś rak znowu? Nie, świnia. Ktoś nam podłożył świnie. Nie, stój. Stój mnie tu, kurwa. Zakładaj Bitesona, ty. Zakładaj to, kolego. Hopla. Dobra, tu się samo to ściąga, okej. Okay. Okej. Jeszcze tutaj sprawdzę. Jest git. Jest gicior. Tam nic nie było widać, żadnych śladów ubrania. Nic nie było słychać. Tak więc powinno być dobrze. Tak chyba powinno być zaraz branie, co? Mamy wszystkie wędki jakby puste, przygotowane na rybę. Kurwa, tam nam ktoś świnie podłożył i tyle. No i kurde, chciałbym złowić tego dzikusa, jakiegoś fajnego. Mój rekord dzikiego karpia, też tutaj ze Surę. Statystyki, rybsony. Gdzie jest ten sazan? O tu, 12 kilo przeszło. No nie jest to jakiś kurwa potwór, no ale to jest mój największy sazanik. Fajnie wygląda ta ryba, zajebiście. Odkażony, widzicie? Odkażony, ludziska, żadnego śladu po okuciu, to jest ważne. Niezestresowany. Płetwy całe niepołamane, bo leżał na macie za kurwa 2,5 tysiąca złotych. Oczywiście dermatolog był przy mnie. Psychiatra, kurwa, psycholog. Cały czas rozmawiali do tej ryby. Wiecie, jak ja robiłem sobie kurwa sesję zdjęciową z nią. I tyle, no. I dermatolog powiedział, kurwa, no, panie. Tutaj ma kurwa grzybice płetwy. Tutaj kurde jakąś łuszczycę kurwa grzbietu. Wyleczyliśmy ją, no jest, nie? Ziomek. A tu gówno jest, a tu kurwa gówno jest teraz. Wysepka na Surę, tutaj mamy jakąś kurde łódkę. Powiem wam, pierwszy raz jestem na tej miejscówie, na tej wyspie. Szłoby wziąć spinning do głupot i coś przyspinningować, nie? Ty, zrobimy tak, mordo? Wzięlibyśmy spinola. Ty, zwinę tą najsłabszą wędkę. Jasne. Trzeba się bawić, wiecie? Wciągniemy spina. Cyk. Dawaj mnie to. No to garek, kurwa, no jasne, lina. Nie wiem, jaką linkę tam wyjebać, wiecie? La, 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 same takie gówno mam. Tam damy, co? 167 metrów. Powinno być dobrze, co? Fluokarbon, bla, bla, bla. Anuluj. I wiecie co? Zmienimy... na to. Przypon. Ten co był, nie? I te się sprawdzają tu. Ej, te ludzie, patrzcie się, ale one się szybko kurwa zużywają, wam powiem.
Ty, no i tak naprawdę nie wiem, gdzie by tu jebnąć na to, wiecie? Kurde, po tej stronie, ale nie będę słyszał brania wtedy. Tu też się spinningowało za sandaczem, co? Próba. Jolo. Dzik stepera mamy, to jest dobrze. Hopla. Ale nie będziemy słyszeć tam brań, wiecie? Trochę do dupy, trochę do dupy. Jeden zaciąg, zobaczymy. I wracam tam do tamtych wędek. Tam będziemy sobie rzucać. Tam nie wiem, czy coś złowimy, ale będziemy tam świrować, bo wolę słyszeć brania na tamtych wędkach. Ale tu chyba kiedyś byłem na tych sandaczach takich małych. Zapomniałem, jak one się nazywają. Olu, kurwa, one dawały fajny hajs. Tylko, że to z łódki, wiecie? Że to z łódki się stało. I chyba tam dalej nawet. No i te sumy tu męczą, wiecie? Sumy mnie tu męczyły. I dlatego surę sobie odpuściłem, bo mnie denerwowały te sumy, no. Tylko teraz mam kurwa tagarę, to teraz bym wam się nie dał tak łatwo. Ty, coś mamy, jakiegoś kurwa okonia zbłąkanego pewnie. Albo sandacz wołżański, co? Sandacz wołżański, o właśnie, ale... Kurwa, gówno. Poczekajmy tu. Maciek, nie biegaj nad wodą. Tu mamy kurwa branko, ej, ty, ryju. Też gówno. Ale gówno do gówna i będą dwa sreberka. Kim ty jesteś, Płotką? Leszczem. Malutkim leszczem jesteś. Sprawdziłem. Żeby nie było jaj. Tu będziemy spinningować, wiecie? Co to było znowu? A branie jednak. Ale gówno znowu. Kurwa, nie mam szczęścia dzisiaj, nie mam. Ty, czeczugons. Czeczugi niech biorą, no jasne, że tak. Dobra, a my wyciągamy sobie to. Bla. I co, i gdzieś tu będziemy, nie? A jaka tu jest... Głębokość. Nie wiem, ale tu. Chcę spinningować tu przy tych kijach. Tu może z sum jebnąć, ludzie. Tak naprawdę może wszystko jebnąć, nie? Którym nie spinningował jeszcze ani razu. Ani razu za mojej kurwa kadencji, 31 level.
cyk. Dotyka dna i wszystko gra. Zjebałem. Kurde, mogłyby być te kowrotki ładniejsze, wam powiem. Ładniejsze, więcej kolorów. Wędki są fajne, do wędek nic nie mam. Ale te kowrotki takie kurwa nudne. No ale jak tak popatrzymy w prawdziwym życiu, taki hardkorowy zestaw karpiowy też tam kurwa kolorami on nie nadupca. Bardziej te wędki, wiecie, i te kowrotki takich jak ja używam zresztą, te kurwa Jacksony, takie odpustowe wędki bym nazwał to nawet, wiecie, one tam kurwa mają cię przyciągnąć twój wzrok bardziej jak jakość wykonania i tak dalej, bo to jest bez porównania do wędek tam kurwa, nie wiem, skołpów czy tam innych, ale Ja na takie łowiłem, bo teraz nie jeżdżę na ryby, bo nie mam czasu nawet, żeby pierdnąć. I też się kurwa ryby łowiło i było dobrze, i było cacy. Ja powtarzam, ludzie, kurwa, jakby były ryby, to by się łowił i na bambus. I na bambus byś wyciągał kurwa karpie po 30 kilo. Tak jak twój dziadek kiedyś wyciągał, tak i ty byś teraz wyciągał. Dobra, tam mamy jakieś kurde branie chyba. Kurwa, znowu jakieś gówno. What the fuck? To świnia. Sandacz wołżański, 60 gram. Chyba nam tamten z siatki uciekł, co? A dajmy tu na karpia. Patrzcie się, bliźniaki. Bliźniaki. No to jebniemy tam teraz na tego spina, ej. Jak ktoś na fajną miejscówę, na tego kurde sazana, dawać od razu, biorę wszystko. Ty chyba tu mam zjebany, wiecie? Nie, jest big step, to jest dobrze. Myślałem, że to zjebałem. Ja się zjebał, czemu? Za długie przerwy chyba robię. Mógłby jebnąć trofejny taki sandar właśnie tu. Na surę chodziłem też, polowałem za tym trofejnym sandaczem wołżańskim, ale nie dla psa kiełbasa była, wiecie? W ogóle nie mam sandacza trofejnego złowionego żadnego. A mówiłem, jak zrobię sobie żywca, skill na żywca wbiję, to idę na sandacze, no i gówno. I białorybice mnie. Białorybice polubiłem i tyle. Coś siedzi. Sandacz wołlański. Wow, fajny. Za tego też jest fajny hajs, wiecie?
Ty, no to co, fajnie, mamy tu miejscówkę taką, że wiecie, że one też tu biorą, kurczę. Ale też są tu sumy. I w sumie to nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Chociaż zmieniło się też ludzie tutaj z tym sumem trochę. Z tego co mi mówili, te hardkory co tu grają, wiecie, no life'y. I nie wiem, czy moneta się zmieniła za niego. No, że już nie ma tragedii z tym sumem, że nawet, kurde. Nawet się trzeba cieszyć, jak się go łowi, no. Tylko wiadomo, kurwa, jak ci jebnie taki knur, no to... No to już go nie wyciągasz 5 minut, no. Nie wyciągniesz go w 5 minut. Nawet na tych tagarach, ludzie, to też nie jest, że wyciągasz rybę hop-siup. Ale już z tym sprzętem mogę iść śmiało na jesiotra. Nawet z tymi natorami widziałem, że łowią jesiotry i se kurwa radzą z trofiejnym. I tyle. Tu cyk, taki kurwa sandacz włożański trofiejny. Ale by było, poszedł na sazana, a złowił sandacza trofiejnego. To by było fajne. Swędzi mi ucho. No nic, tym razem nic. Ty, te gruntówki coś. Tak fajnie żarła ryba, tak zajebiście i... I przestało, no. I przestało. Jestem ciekaw, czy w słońce tutaj te sazany będą lepiej brały. Jak na razie, no to kurwa gówno. Jeden sazan, ludzie. Jeden? No jeden. Ale rozrzut ryb, co? Patrzcie się. Sandacz, kurwa, czeczuga, leszcz, człowieku, świnka, jazgarz, rak, burbot. Ja jebie. Różne rybki, no. Co to tu leży? Ktoś tu wiadrem jebnął, kociołkiem. Kociołek Panoramixa opierdolił. Prawdopodobnie się utopił, no bo wiecie. Nie ma śladów po nim. Tam wróćmy. Zryj arbuza, pij herbatę, napij się kurwa kawy, jebni kakao. Pierdolni jeszcze na to kurwa bimbar. I co, myślicie, że dostanie straczki? Chyba nie. Ale miksa niezłego dostał. Ty, są tu tabletki nawet do kupienia, ludzie, w sklepie. Jakieś widziałem, jak przeszedł życie z alkoholem. No to on się źle czuje. I trzeba mu dać tabletki. Ale ja ich nie mam. Bo mój jest, można powiedzieć, abstynentem. Teraz się napił bimbru. Pierwszy raz od nie wiadomo kiedy, bo mój Borys. A tak to napierdala kawę non stop. Kawę i herbatę, wiecie? Kawę piję jak łowię karpie. Żeby mu siła nie uciekała tak szybko. Żeby się nie męczył, wiadomo, nie? Wiadomo. Ajajaj, skurcz palca, jebaniutki. Wiesz coś?
coś mamy. Kurwa, maleństwo. Maleństwo. Sondaż czy okoń? Okoń. Ale jebnął to. Porażka, porażka, proszę państwa. Czemu nie mam dickstepa? Ty, a te kurwa grunty zamurowało, co? A, bo wiecie, co może być na nich? Ale nie ma. Ale jest cacy. Jaj, zjebałem to. Szybkość zwijania na 30 jest... Nie wiem, ta, jakoś tak najlepiej mi się robi tego dickstepa i wydaje mi się, że najwięcej ryb... Teraz też jest chyba ryba. No jest, ale mała. Jakoś chyba najwięcej ryb mi tu wchodzi na przy dźwigowaniu. Na prędkości 30. Kurwa muszla. Ludzie, no to mamy w tej siatce już takiego kurwa miksa. Niezłego. Ty, pojedziemy sobie sprzedać te ryby, co? I to już. Dobra, koniec. Nawet tych wędek, ludzie, nie zwijam. Mam to w dupie. Wsiadam do mojej łodzi. Pójdziemy jeszcze na końcu razem sprzedać. Nie wiem, czy będę musiał pewnie dać bilet, co? Kurwa, jasne, że tak. A chuj tam, 5 tych sreberek tylko to kosztuje. Ale bez sensu, wiecie, żeby sprzedać. Wiecie, tylko żeby sprzedać rybę, nie? Po to to robię. A możemy jeszcze tak przy głupotach... Jebniemy się na tego. Nie wiem, co na surę, na co na surę najlepiej, ale nie mam pojęcia. Co by tu dać? To. Ale na pełnej pizdzie płyniemy. Kombinator, co? Amator, tak się nie robi, tak nie wolno, bo tak się nie gra.
przedobrzyłem ten materiał chyba, ludzie. 45 minut. Ajajajajaj, będzie długi, będzie długi, będzie, będzie długi. Dobrze płynę? No ba. Mamy jakąś rybę tu? Patrzcie się, jest, kurwa. Widzicie? Przy głupotach. Ty, jakiegoś okoniacza mamy tu nawet. No i jedziemy dalej, no. Widzicie? Jeszcze okoń z marszu. Tam pewnie brania, kurwa. Tam wiszą sazany po 30 kilo. A my płyniemy na targ rybny, hej. Tra la 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 la. Nie ma nic, płyniemy dalej. Już niedaleko. Kurwa, łyse to co? Łyse to tu jest. Ludzie, to by mogli trochę zmienić te łyse tutaj. Te. Nieładnie, nieładnie. Tu jest fajnie, ale tu... No wiadomo czemu, nie? Wiadomo czemu, ludzie, kurwa, jest takie łyse pole, żeby gra wyrabiała i tak dalej. Dobra, ile ja dostanę monety, ludzie? Za te czeczugi trochę dostaniemy hajsu tak naprawdę, tylko i za te burbociki, za te miętusy. Żadnych ciekawych ryb nie mamy. No i nic, miało być dzikie karpia. Chciałem jak nigdy wyszło jak zawsze, znacie ten temat dobrze. Dawaj na molo. Dobra, jebał ją pies. Hapla. 143 sreberka. Ej, kurwa, to nawet nieźle, ludzie. To nawet nieźle, ale patrzcie się, jaką robotę robią te czeczugi. Kurwa, za same czeczugi to jest większość kasy. No i burboty, tak jak mówiłem, bo za tam resztę to... To nic. No ten sandaczek też, kurde. No za nie też fajnie płacą. Dobra. Wróciły mi się te haczyki, co kupiłem na ten materiał, tak więc nic. Jak się podobało, to wiesz co robić. A ja wam życzę, ludziska, miłe reszty dnia oczywiście standardowo. Jak jesteś wędkarzem, to życzę ci połów, kurwa, człowieku, połów ryby marzeń. Pobijaj swoje rekordy. Uf, takie ryby, że hej ho. A ja uciekam. Nara. Hej.